Na początek propaganda, czyli bardzo ważna odsłona tej wojny, która już trwa od prawie 8 miesięcy za naszą wschodnią granicą, a właściwie dokładnie od 8 miesięcy, bo dziś 24 dzień października, 24 lutego ta wojna się przecież rozpoczęła. I ta wojna propagandowa właśnie od tych 8 miesięcy trwa, no bo przypomnijmy, kiedy wojna się rozpoczynała, to Władimir Putin i jego otoczenie mówiło o tym, że Ukraina ma broń atomową i muszą się bronić. Oni, a więc Rosjanie, atakując Ukrainę, która miała mieć broń atomową i miała jej użyć przeciwko Rosji. Takie były te pierwsze głosy w propagandzie moskiewskiej. Teraz kolejne elementy tej propagandowej odsłony mają miejsce. Tym razem jest mowa o brudnej bombie. A mówi o tym Siergiej Szojgu, czyli minister obrony Rosji, tutaj obok Władimira Putina, i minister obrony rosyjski dzwonił wczoraj do ministrów obrony Francji, Turcji, Wielkiej Brytanii, między innymi do tych trzech ministrów, i mówił im o tym, że Ukraina ma broń, która jest tak zwaną brudną bombą. To jest bomba, której celem jest skażenie terenu materiałem radioaktywnym, czyli no, swego rodzaju bomba nuklearna. I Ukraina chce tej bomby użyć. Taki jest głos, taki jest przekaz ze strony Kremla. Z kolei przekaz ze strony Kijowa oczywiście jest zupełnie inny. Minister obrony Ukrainy Oleksiej Reznikow na Twitterze pisze tak. Każdego dnia armia ukraińska wyzwala naszą ziemię od rosyjskiego brudu. Pomysł brudnej bomby jest dla nas odrażający. Zapraszamy misje monitorujące ONZ i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do odwiedzenia Ukrainy. Świat powinien odpowiedzieć na szantaż nuklearny Rosji. Nieco dalej idzie szef dyplomacji ukraińskiej Dmytro Kuleba, który również na Twitterze pisze o tym, że narracja Rosji o brudnej bombie może być przygotowaniem gruntu pod rosyjską kolejną operację, która ma mieć miejsce właśnie w Ukrainie. To jest szef dyplomacji ukraińskiej, ten pan, którego teraz na ekranach państwo widzą. A tym kolejnym elementem tej wojny, która trwa w Ukrainie, tym kolejnym elementem tej operacji rosyjskiej ma być wysadzenie tamy na elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. Przypomnijmy, na mapie szybciutko to państwu pokażę. Kolor czerwony na południu to jest Cherson, tutaj mniej więcej, a tutaj ten czerwony punkt to jest ta elektrownia wodna i ogromna tama. Gdyby tę tamę wysadzono, a została ona zaminowana przez Rosjan już w kwietniu, teraz podobno na tej tamie pojawiły się dwie ciężarówki wypełnione, jak wszyscy uważają, materiałami wybuchowymi, i gdyby doszło do eksplozji, to woda z tej elektrowni zalałaby tutaj te tereny, między innymi Cherson, i utrudniłaby dostawy do wody pitnej, dla między innymi Krymu, ale też i dla południa Ukrainy. I właśnie o to ma teraz toczyć się walka, jak twierdzą władze w Kijowie, bo Rosja, mówiąc o tej brudnej bombie, być może właśnie przygotowuje grunt do użycia materiałów wybuchowych właśnie w tej elektrowni, żeby zrzucić winę na stronę ukraińską. Tyle ta wojna propagandowa. Teraz czas na wojnę na froncie, która przecież cały czas ma miejsce, bo my dość często mówimy państwu o miastach, które są bombardowane. Nic w tym dziwnego, ponieważ w tych miastach mieszka ludność cywilna. Tymczasem wojna, a więc te zdobycze terytorialne, o których za moment jeszcze powiem, tak naprawdę ma miejsce daleko od zabudowań, gdzieś w lasach i na polach, tam gdzie są okopy i tam gdzie ta realna walka trwa właściwie bez chwili wytchnienia. Proszę zobaczyć krótki materiał, który został nagrany przez rosyjskiego żołnierza, który próbuje wydostać się z rosyjskich okopów. Pokazujemy go po to, żeby państwu uświadomić, jak duży atak, jak duży ostrzał ma miejsce w tym momencie w różnych miejscach Ukrainy, na południu i na wschodzie. Вообще. I to perspektywa rosyjska. Za moment pokażemy państwu także perspektywę ukraińską, ale zanim ta perspektywa ukraińska, to właśnie to miejsce, o którym już mówiłem, a więc zdobycze terytorialne na południu i na wschodzie. To akurat wschód, a więc widzimy nazwę miejscowości Bachmut, ważna miejscowość podczas tej wojny, dużo o niej mówiliśmy, i siły ukraińskie, które odbiły z rąk rosyjskich wytwórnie asfaltu na obrzeżach Bachmutu. No i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Rosjanom zdobycie tych terenów zajęło 2 miesiące, Ukraińcom odbicie tych zakładów zajęło 48 godzin. To w tym momencie pokazuje, jaki jest potencjał właśnie po stronie ukraińskiej i że armia rosyjska w wielu miejscach jest w odwrocie, ale nie wszędzie. O tym też warto pamiętać. A jak wyglądają tereny? Bo to prawdopodobnie materiał, który państwo zobaczą, to prawdopodobnie okolice właśnie Bachmutu. A więc jak wyglądają tereny te poza miastami, gdzie od wielu miesięcy trwają walki? Proszę zobaczyć.
dramatyczne, apokaliptyczne zdjęcia. To okolice, prawdopodobnie okolice Bachmutu, ale takich miejsc w całej Ukrainie jest teraz zdecydowanie więcej. Dziś w Onet Rano Raport pokazujemy Państwu te miejsca na froncie, o których dość rzadko mówimy, bo skupiamy się często na miastach i na tej infrastrukturze, która teraz ma dużo wspólnego z energetyką, między innymi, bo to są te cele ataków strony rosyjskiej. Ale dziś pokazujemy te miejsca na froncie nieco odleglejsze od miast. Teraz unikatowy film, który pokaże Państwu akcję gruzińskich ochotników, którzy służą w armii ukraińskiej. To oni idą za czołgiem, a atakują pozycje rosyjskie. I zanim my Państwu ogłaszamy kolejne sukcesy armii ukraińskiej, mówiąc o tym, że kolejne miejscowości, kolejne tereny zostały zdobyte, to tak to właśnie wygląda. Więc żmudne posuwanie się do przodu metr po metrze i zdobywanie kolejnych terenów, między innymi właśnie przez ochotników, tu akurat ochotnicy gruzińscy, którzy służą w armii ukraińskiej, a właściwie nie tyle służą w armii ukraińskiej, co ją wspierają. Ale ta wojna toczy się także w powietrzu, toczy się także na niebie i tutaj Ukraińcy mieli do niedawna dość duże problemy, o których za moment jeszcze powiem, ale proszę zobaczyć, w jaki sposób radzą sobie z tym, żeby ratować swoje miasta, no i swoje miejsca, gdzie wojska ukraińskie się grupują, od rakiet i od dronów kamikadze, które coraz częściej pojawiają się na ukraińskim niebie. Idiot! Jak było słychać, cel został trafiony. I tych celów, które trafiają Ukraińcy na niebie, jest ostatnio dość dużo, bo te drony kamikadze irańskie coraz częściej padają ofiarą właśnie armii ukraińskiej. Jak wyliczają eksperci, do tej pory Rosja użyła 330 irańskich dronów. 222 z nich zostały zestrzelone, więc cel osiągnęło zaledwie 30 spośród tych dronów. Mówię zaledwie, chociaż mamy przecież wszyscy z tyłu głowy te zdjęcia, między innymi z Kijowa i z innych ukraińskich miast, gdzie te drony rzeczywiście ogromne szkody rządziły i też wiele żyć ludzkich ze sobą zabrały, no ale to tylko 30%. Reszta została między innymi właśnie w taki sposób zestrzelona. Ale zestrzelone zostały także samoloty i helikoptery strony rosyjskiej. Teraz pokażę Państwu krótki film. To jest film, który pochodzi prawdopodobnie sprzed kilku, być może nawet kilkunastu tygodni, ale nie to jest najważniejsze, bo taki film rzadko kiedy mamy okazję oglądać. To jest film, który został nagrany przez pilota rosyjskiego samolotu Su-25 w tym momencie, kiedy ten myśliwiec został trafiony przez ukraińską rakietę. I to unikatowy film, który pochodzi tym razem ze strony rosyjskiej, nie ze strony ukraińskiej. To jest pilot rosyjskiego myśliwca Su-25. Ten myśliwiec został trafiony przez ukraińską rakietę. Pilot się katapultował i jak widać tutaj akurat próbuje znaleźć jakieś bezpieczne schronienie. I na koniec tych materiałów, które dziś pokazujemy, takich unikatowych materiałów z frontu, materiał, którego chyba mało kto się spodziewał, a najmniej chyba ci ukraińscy żołnierze, którzy ten materiał sfilmowali. To jest jedno z miejsc, gdzie w tym momencie toczą się walki między Rosją a Ukrainą. Nie wiadomo, czy na południu, czy na wschodzie Ukrainy, ale nie to jest najważniejsze. Ważne jest krótkie podprowadzenie. Materiał jest realizowany, jak już mówiłem, przez stronę ukraińską. Ten samochód, który jedzie naprzeciwko Ukraińców, to jest ciężarówka rosyjska ze sprzętem, która próbuje szturmować ten pojazd ukraiński. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Rosjanie nie mieli gdzie uciekać, żeby jakiś odwrót przeprowadzić, dlatego postanowili albo zginąć, będąc na linii ostrzału, albo przypuścić ciężarówką szturm na wóz opancerzony ukraiński.
Brawurowa akcja Rosjan niezakończona sukcesem, ponieważ jak widzieliśmy, ta ciężarówka, która no, szturmowała szpicę tej kolumny ukraińskiej, i tak została zatrzymana, ale widać też było doskonale, że ten człowiek, który strzelał z karabinu maszynowego kilkukrotnie, na szczęście nie on, ale jego karabin otrzymali pociski. Temu mężczyźnie, jak widać na tym filmiku, nic się nie stało, ale co najmniej trzykrotnie jego karabin był celem ataku, widać było rozbłyski. Tak to wszystko na froncie wygląda, no i dzięki takim właśnie walkom my możemy Państwu mówić o tym, co dzieje się na froncie, więc przekazywać też te dobre informacje okupione ogromem cierpienia, krwi, no i też niejednokrotnie ludzkiego życia. A bardzo blisko frontu w Ukrainie jest także nasz specjalny wysłannik Marcin Wyrwał, który opowie Państwu o jeszcze innej odsłonie tych walk na froncie ukraińskim, które mają miejsce już od równo 8 miesięcy. Witam Państwa, witam Cię Marcinie. Ukraińskie wojsko nie śpi od samego rana. My jesteśmy 1000 metrów od rosyjskich pozycji i właśnie to, co Państwo widzą, hop, złapany. Tak, przejdźmy tutaj, ja przełączę się na drugą kamerę. Waron, co Ty działajesz? Zamiana baterii. Zamiana baterii, okej. Okay. I jeszcze. Там шифрування яке? Заміна батареї і перепрошивка дрона від аеростата. Защита від аеростата. Угу. У аероскопа. То я, може, перетлумачу. Przyleciał dron już za rosyjskich pozycji, gdzie po prostu obserwuje, co dzieje się po tamtej stronie. Bateria została wymieniona, a także, o właśnie, to co tutaj się dzieje, to jest szyfrowanie. Za każdym razem dron jest szyfrowany tak, żeby Rosjanie nie zauważyli jego pozycji, a przez to no, pozycji naszych. My tylko mamy nadzieję, że podobny dron, co tutaj nie lata, po drugiej stronie. Ja jeszcze tutaj się przełączę na chwilę i powiem Państwu więcej o tym, gdzie jestem. To jest batalion Skała. O właśnie, dron za nami już startuje i poleciał. Tak. I poleciał na rosyjskie pozycje. On będzie leciał w dosyć specyficzny sposób. Za mną są pozycje ukraińskie. Dron odleci najpierw w lewo bądź w prawo i dopiero stamtąd będzie leciał w kierunku Rosjan, tak żeby oni widzieli, że on leci z zupełnie innej strony. Jeszcze raz, jestem w batalionie Skała, to jest wyjątkowy batalion operatorów dronów. Waron, a skolka ty już tygodni, miesięcy tu w batalionie? W batalionie miesiąc. Один місяць. В войсках з самого початку з февраля. Так. З цього місця. І як тут робота? Супер. Воєнна розвідка. Wojenna rozwiedka, tak. Mój kolega od miesiąca tutaj w batalionie, no i mówi, no, jak Państwo widzieli, jest w porządku, tak? Wojenne rozpoznanie, dziękuję Tobie. Tak, natomiast no, ja jeszcze powiem tyle, że sytuacja tutaj nie jest taka kolorowa, taka wspaniała. Ja jutro będę w troszeczkę innym batalionie. Batalionie z miasta Chmielnicki i no, wczoraj widziałem się z dowódcą tego batalionu. On mówi, nas tutaj z tego obwodu i miasta przyjechało 600. Do tej pory 46 chłopaków zginęło, a 250 zostało rannych, czyli połowa stanu tego batalionu. Ja jeszcze tutaj dziś do końca dnia z batalionem dronów. Oni tam latają, sprawdzają, co tam jest, jeżeli znajdą czołg, jeżeli znajdą działo samobieżne, coś, jakiś duży rosyjski sprzęt, koordynują, nakierowują artylerię, no i cóż, i pociski z ukraińskiej strony lecą dokładnie w ten punkt, albo prawie dokładnie, bo to zależy, czym się strzela. Tutaj też słyszę, że niestety wciąż dużo poradzieckiego, mało precyzyjnego sprzętu, znacznie mniej tych takich precyzyjnych haubic, jak te słynne brytyjskie M777, ale też już słyszałem, że niestety one się zużywają, że one są nadużywane. No, nikt tutaj nie jest winny, po prostu takie są wymogi wojny. Trzeba strzelać w ciągu dnia więcej niż producent tych haubic przewiduje. To są wszystko tego rodzaju problemy. Ja jeszcze może powiem, jak sytuacja tutaj na Charkowszczyźnie wygląda.
Nocujemy na jednej z wsi nieopodal frontu ukraińsko-rosyjskiego, ale nieopodal też jest granica rosyjska, gdzie jakoby frontu nie ma, a właśnie ten batalion, o którym wspominałem, jest na tej granicy i oni mówią, że to jest normalnie tak jak front. Tam cały czas po prostu spadają pociski. Ale jeżeli chodzi właśnie o sytuację mieszkańców, ja mieszkam w jednej z bardzo wielu wiosek w podobnej sytuacji. Nie ma prądu, nie ma wody, nie ma ogrzewania. Ci ludzie grzeją się jak mogą jakimiś takimi piecykami na opał drewniany. Ci, którzy w ogóle jeszcze tutaj zostali. W nocy ciemno, choćby oko wykol, nic nie widać. Z udogodnień, z udogodnień jest tylko Starlink. Starlink, dzięki któremu też tutaj z tych pozycji ukraińskich do państwa nadaje. A zatem jutro przenoszę się do kolejnego batalionu i będę dalej relacjonował sytuację z ukraińsko-rosyjskiego frontu. Tutaj w Charkowie Ukraińcy wyparli Rosjan, ale jak mi powiedziano, znowu przechodzimy trochę do wojny pozycyjnej, zanim znowu nie ruszymy, a też nie wiemy, ponieważ straty po naszej stronie są duże, mówią Ukraińcy, to będziemy prowadzić taką wojnę pozycyjną, czyli my będziemy sprawdzać, gdzie ich pozycje, oni będą sprawdzać przy pomocy też dronów, gdzie nasze pozycje, i będziemy się ostrzeliwać gradami, smerczami. Dzisiaj minęliśmy dwa duże auta właśnie z tymi pociskami smerczy, już pustymi, czyli od samego rana tutaj, dużo pracy na froncie. Marcin wyrwał z frontu rosyjsko-ukraińskiego. Marcinie, bardzo dziękuję. Dobrego, bezpiecznego dnia tobie i twoim towarzyszom oczywiście. Życzę. Tyle Onet Rano. 8 miesięcy po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Dziś pokazaliśmy, jak Ukraińcy dzielnie bronią swojego kraju na froncie, bo gdyby nie ta obrona na ziemi i na powietrzu, to dziś mówilibyśmy o zupełnie innej sytuacji, a nie o kontrofensywie wojsk ukraińskich. Kolejne informacje najświeższe z Ukrainy oczywiście jutro w Onet Rano raport, a na bieżąco na stronie głównej Onetu. A teraz już wracamy do mobilnego studia i do Tomka Sekielskiego.